Kowalskiej, podobne biblijnym wizjom Izajasza, Ezechiela, Daniela, Eliasza, Jana Ewangelisty, odsłaniają oblicze Boga, sens dziejów świata i przeznaczenia człowieka. To skąd przychodzi, kim jest i dokąd zmierza. Siostra Faustyna, malowanym obrazem i słowem, ukazuje istotę biblijnego Pana, którego chwałą jest bezbrzeżna miłość miłosierna. Święta Faustyna rozświetla sens tego, że Bóg jest ostateczną rzeczywistością Ojca, Syna i miłości. Uzmysławia nam, że Boże miłosierdzie może uczynić nas świętymi. Vatican. Pope John Paul II canonized Sister Faustina Kowalska, known as the Apostle of God's Mercy. The ceremony took place in St. Peter's Square in the Vatican, and at the same time in Wagiewniki in Poland. Ujrzałam się naraz w Rzymie, w kaplicy Ojca Świętego i równocześnie byłam w kaplicy naszej. I równocześnie wzięłam udział w uroczystości w Rzymie i u nas. Tłumy były tak wielkie, że ani okiem przejrzeć nie mogłam. W Afryce Południowej, w niedostępnej jaskini, odkryto pogrzebane szczątki gatunku Homo naledi sprzed 300 tysięcy lat. Musisz umarłego pogrzebać. Czy to odkrycie może mieć dla nas znaczenie teologiczne? Czy przesłanie świętej Faustyny dotyczy wszystkich, wszędzie i zawsze? Ja jestem Bóg miłosierny przed tym, jak zgrzeszysz i Bóg miłosierny po tym, jak zgrzeszysz i powrócisz, przechowujący dobroć dla tysięcy pokoleń, ten, który oczyszcza. Zawsze opowiadała, jak to ona pójdzie do pielgrzymów, co mieszkają w lesie i żywią się korzonkami. Gdy miała 13 lat, mówiła mnie i ojcu, że widzi blask. No, odpowiadaliśmy, gdzie zaś? Czyś ty głupia. Tak ojciec, jak i ja. Podobnie, wierzyć nie chcieliśmy. Coś ci się przywidzi i gadasz. Mając lat 16, Helenka poszła do Aleksandrowa pod Łodzią, do znajomych ludzi na służbę.
No ale tam nie wybyła nawet roku, gdyż również zrywała się nocami i widywała często blaski, gdy wyszła na korytarz czy na podwórko. Blaski te, ta jasność, raz nadmiernie wielka sprawiły, że się ich Helenka sama przelękła i z krzykiem wróciła do domu, że się podwórko pali. Wyszli za nią ludzie, ale nie widzieli nic. Można zadać pytanie, kiedy człowiek natrafia na Boże miłosierdzie? Wtedy, gdy napotka na swojej drodze dobrego Samarytanina, który się z nim utożsamia i podniesie go z upadku. Ponieważ to właśnie my, ludzie, bywamy niekiedy twarzą, sercem Bożego miłosierdzia. Kiedyś przyszła do domu i mówi: Mamusiu, ja muszę iść do klasztoru. Już ja ci dam klasztor, odrzekła matka. A ja tak tłumaczę. Widzisz, żebyś ty mogła iść do klasztoru, no to ja bym musiał wyłożyć pieniądze na ciebie. A skąd? Jeżeli można pokazać serce Biblii, to właśnie ta przypowieść. Ojca, który po prostu z otwartymi rękami czeka na przyjście syna. Nie zmusza go, ale zawsze jest gotów go przyjąć. Dar, jaki syn poprosił od ojca, ten majątek, to jest po prostu nasze istnienie. Helenka przyszła do mnie z biura pośrednictwa pracy w lutym 1923 roku, jako pomoc domowa i pozostała do lipca 1924 roku. No cóż ja mogę o niej powiedzieć? Jak poszła ze mną na miasto, to mi odbierała torbę z kupnem, a ja jej nie dawałam, bo ona była bardzo wycieńczona, bo wciąż pościła. Tę torbę to ja jej odbierałam, a ona mnie. I w domu szorować nieraz jej nie dawałam. Ale mi z nią było tak dobrze, że co ja powiedziałam, to ona już zrobiła. Na służbie w Łodzi to byłyśmy już we trzy. Ja, Genia i Helenka. W niedzielę chodziłyśmy do łódzkiej katedry i wtedy się spotykałyśmy. Ten ojciec obejmuje coś, co kochał, ale obejmuje ze zgrozą, bo to, co jest inne. Z mózgiem, sercem unurzonym w tych pomyjach, któremu coś się otworzyło i przybiegł i płacze i prosi. Im większy upadek, tym większe wylanie miłosierdzia. Tym większe jest to naczynie, które czerpie miłosierdzie. To jest miłosierdzie jako nadzieja na dobro, które nawet w najgorszym człowieku się znajduje. Nasza siostra Genia namówiła nas, żeby iść do parku Wenecja na loterię fantową i zabawę. Helenka miała na sobie różową sukieneczkę. Włosy do tyłu zaczesane w gruby warkocz. Była bardzo zgrabną i wesołą dziewczyną i mogła się podobać. W pewnym momencie podeszło do nas dwóch młodzieńców. Jeden poprosił Helenkę.
Ona się wymawiała, że nie bardzo umie tańczyć, ale on powiedział, że ją poprowadzi. Kiedy się wszyscy najlepiej bawili, dusza moja doznawała wewnętrznych udręczeń. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa obok. Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który mi powiedział te słowa: dokąd cię będę cierpiał i dokąd mnie zwodzić będziesz? Jak przetańcowali ten kawałek, to Helenka powiedziała nagle, że musi stąd iść. Nie bardzo wtedy rozumiałam, co to znaczy. Udałam się do katedry świętego Stanisława Kostki w Łodzi. Godzina już zaczęła szarzeć, ludzi było mało w katedrze. Nie zwracając na nic, co się wokoło mnie dzieje, padłam krzyżem przed Najświętszym Sakramentem. Prosiłam Pana, aby mi raczył dać poznać, co mam czynić dalej. Wtem usłyszałam te słowa: jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru. Gdy przyniosła rzeczy swe do mnie i odjechać już miała do Warszawy, to tak płakała, że aż się trzęsła. Ale nie żaliła się, ani słowem nie powiedziała, czemu płacze. Kupiła mi trochę wódki i ciasta. Wódkę wam dam, wuju, ale niedużo, żeby się nie opił. I odprowadziłem ją do pociągu. Mówiłem potem żonie, że jak siedziała w wagonie, to tak płakała, że aż żal było patrzeć. Gdyby ten pociąg stanął, to bym ją zabrał chyba. Ale nie stanął. Najistotniejszym pojęciem, które mi się nasuwa, kiedy myślę o siostrze Faustynie, jest zaufanie. Podobnie biblijny Hiob, któremu Bóg pozwolił niesłusznie cierpieć. Mimo tego Hiob bezgranicznie mu ufa. W jednym momencie traci cały swój dorobek, traci całą swoją rodzinę, dzieci, kataklizm, dotyka też jego ciała. Mimo tego doświadczenia, mimo tej gehenny, nadal wierzy, że Bóg jest przy nim. To jest niezwykła, metafizyczna chwila. Scenie, kiedy Hiob, wysłuchawszy mowy Boga, wichury, jakby z wiatru, on to, to mówi, ręką zatyka sobie usta i mówi: nie mam nic do powiedzenia. Nic nadzwyczajnego, niepozorna, dosyć wątłej kompleksji. Służąca z zawodu kucharka, a przy tym nie posiadająca nie tylko posagu, ale i nawet najskromniejszej wyprawki. Ponieważ matka cielecka specjalnie niezbyt entuzjastycznie odnosiła się do powołań rekrutujących się z tej sfery, z miejsca chciała odmówić. Matka Michaela zwróciła się jednak, czy nie mogłaby tego powołania zobaczyć. Pomyślałam sobie: ej, to nie dla nas. Poddałam jej myśl, czy by nie mogła na jakiś czas pójść do służby i odłożyć kilkaset złotych na wyprawę. Przyjęła to z wielką chęcią i ułożyłyśmy się, że uskładane pieniądze będzie przynosić do furty. Miała tylko mały węzełek.
trafiła do kościoła przy placu Narutowicza. Proboszcz parafii skierował ją do znanej mu od lat naszej rodziny. Pamiętam, że sobie absolutnie nic nie kupowała. Była pogodna, lubiła dzieci, bawiła się z nimi, śpiewała dużo. I dla mnie osoba jej związana jest z tą pieśnią, którą najczęściej śpiewała i której się od niej nauczyłam. Jezusa mam ukrytego w Eucharystii czcić, oddać swe życie dla Niego, Jego miłością być. W rok po pierwszej wizycie u nas, wyjątkowo punktualnie, zgłosiła się u Furty Helena Kowalska. Tym razem jej nie odmówiono. Bóg okazał człowiekowi miłosierdzie już poprzez wcielenie Jezusa Chrystusa, a potem przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. To jest największe dzieło Bożego miłosierdzia wobec człowieka. Kiedy mowa o Bożym miłosierdziu, to pamiętajmy, że mówimy o zasadniczym przesłaniu Pisma Świętego. Powiedziałam do niej: Helenko, śpieszmy się, zdejmujemy te suknie, aby włożyć habit, bierzmy się do roboty. Ale ona zemdlała. A ja jej jeszcze dokuczałam w żartach. Tak za światem żałuję, że aż zemdleje. Śmiałyśmy się trochę obie, a ona na to: nie, proszę siostry, to nie było zemdlenie. To było coś zupełnie innego. Helenka otrzymała przy ołtarzu imię siostra Faustyna. Miłosierdzie nieskończone najlepiej widać w scenie ukrzyżowania, kiedy Jezus Chrystus przebacza Łotrowi, i to jest dla nas dobra nowina, że tutaj nie ma ograniczeń. Kiedyś nie mogło dać rady odstrzelić kartofli, więc chciałam jej pomagać, ale ona mówi, że da radę sama. Więc tylko przy niej stałam, by w razie potrzeby pomóc. Widziałam, że łatwo jej to poszło. Stawiając garnek, uchyliła go, żeby para wyszła. Postrzegłam u niej pewne zdziwienie. Teraz, po 20 latach, czytając jej notatki, dopiero się dowiedziałam, co to było. Że widziała róże w garnku, a ja widziałam tylko kartofle. Największym złem, jakie mogłoby mnie spotkać, jest niemożność czynienia innym miłosierdzia. Serce moje jest
niewyczerpanym źródłem miłosierdzia. Jest schronieniem dla wszystkich biednych grzeszników. Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, którym każdy może nakarmić się. Miłość miłosierna to ukryty skarb. Imię moje. Chrześcijańska koncepcja miłosierdzia jest kluczem do przeobrażenia wszechświata. Bóg nie tylko okazał nam miłosierdzie, ale również oddał je w ręce potencjalnych grzeszników, aby mogli wybierać pomiędzy dobrem a złem, stając się miłosiernymi dla innych. Umieszczano ją w różnych domach zakonnych, jak Warszawa, Płock, Wilno, Łagiewniki, gdzie pracowała przeważnie w kuchni, w ogrodzie, przy sprzątaniu, na furcie. Pracowała skrzętnie, jak ta pszczółka robocza, ale również jak pszczółka bez rozgłosu, w ukryciu i pożytecznie. Oprócz pracy, jej życie w zgromadzeniu wypełnione było modlitwą, a także w znacznym stopniu cierpieniami, i to ciężkimi. Tajemnica Miłosierdzia Bożego zawiera w sobie tak wielkie bogactwo, że Pismo Święte używa wielu terminów, aby ją opisać. Są dwa terminy, chesed i rachamim. Chesed oznacza przede wszystkim miłość, życzliwość, uprzejmość, ale nade wszystko wierność. Bóg w swoim miłosierdziu jest wierny. Drugie określenie to słowo rachamim, oznaczające taką miłość matczyną. Słowo miłosierdzie ma ten sam źródło słów, co osierdzie i wsierdzie. O sercu mowa, czyli o miękkim sercu, gotowym do współczucia, mało tego, do wycofania się z takiej bezwzględnej sprawiedliwości i konsekwencji. Pamiętaj, gdy masz jakie zmartwienie, to przedstaw sobie, że idzie przed tobą Pan Jezus i dźwiga krzyż, a ty pomagasz mu dźwigać ten krzyż. Wiedz o tym, że nie jesteś sama w tym cierpieniu, że jest przy tobie życzliwe serce. Te słowa siostry Faustyny zapamiętałam na całe życie i dopomagały mi one we wszystkich moich cierpieniach i zmartwieniach. Potrafiła w każdej łodyżce odnaleźć fascynujący szczegół, najdrobniejszą kropeczkę zdobiącą nieefektowną roślinę. No popatrzcie, skoro Pan Bóg potrafił tak pięknie przyozdobić zwyczajne zielsko, to jakżeż cudownie musi wyglądać ludzka dusza stworzona na obraz i podobieństwo Boże.
Miłosierdzie jest postawą szacunku w stosunku do człowieka, szacunku, który wyraża się w tym, że daje mu się szansę na to, by na przykład z klęski jakoś potrafił się wyciągnąć. Całkowite oddanie siebie komuś, sprawie, czyli przekreślam siebie i służę. Służba i oddanie. Siostra Faustyna otrzymała w widzeniu polecenie namalowania obrazu. Dopóki jej przeżycia mistyczne zamykały się w obrębie murów zakonnych, były tajemnicą między Bogiem, jej duszą i przełożonymi. Bardzo się wtedy lękałam, żeby nie wprowadzić do życia Kościoła fałszywych nabożeństw. Miłosierdzie jest łaską. Unosi i chroni cię wówczas, gdy upadasz i wtedy, kiedy grzeszysz. Dla mnie jest to wylanie serca, otwarcie serca, w czym jest i ta ufność wobec bliźniego, nie zakładanie, że zrobi mi krzywdę albo mnie oszuka. Prawda? Swoista naiwność. W chwili przejazdu z Płocka do Wilna po chorobie była bardzo mizerna. Kompleksji raczej wątłej. Ryżowa szatynka o cerze typowej dla osób rudych. Mocno w okresie lata piegowatej. Do tego stopnia, że nawet tęczówka jej oczu szaro-zielonego miała żółte plamki. Źrenice oczu najczęściej mocno rozszerzone. W czasie radości czy jakiegokolwiek podniecenia nabierały specyficznego blasku. Uśmiechem swym akcentowała wewnętrzny stan radosny, taki rodzaj zachłystywania. Samoograniczenie Boga jest szczytowym wymiarem miłosierdzia. Bóg obdarzył człowieka wolnością. W wolności jesteśmy obrazem samego Boga. Dając człowiekowi wolność, Bóg zrównuje go niejako z sobą. Miłość nie zna bojaźni. Ona się nie zlęknie nikogo. Ona dosięga Boga i tonie w Nim, jako w jedynym skarbie swoim. Miłosierdzie to jest powstrzymanie kary, tej, która się komuś należała, a łaska to jest danie czegoś dobrego, mimo że mu się nie należało. Natomiast cud polega na powstrzymaniu tych skutków, które w naturalny sposób wynikły. Czyli cud, no mówię, że w tym sensie miłosierdzie się wiąże z cudownością. Znam księdza z mojego widzenia. To były jej słowa, kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Zaraz potem dodała, że mam być kierownikiem jej sumienia. Siostra Faustyna miała zmysłowe i umysłowe widzenie już od kilku lat. Słyszała nadprzyrodzone słowa ujmowane zmysłem słuchu, wyobrażeniem, umysłem. W obawie przed złudzeniem, halucynacją czy urojeniami zwróciłem się do siostry przełożonej matki Ireny, aby mi powiedziała, no kto to w ogóle jest, siostra Faustyna, jaką opinią się cieszy. Oraz poprosiłem o zbadanie jej zdrowia psychicznego. Jest granica miłosierdzia. Tylko ona nie jest po stronie Boga, tylko po stronie człowieka. Bo ktoś może pogardzić miłosierdziem i wybaczeniem i odrzucić. Miłość nie może pogwałcić niczyjej wolności. A Bóg nam ją dał. Bóg zawsze wiedział, zanim świat ukształtował, że ludzie będą grzeszni.
i że potrzebują jakiegoś narzędzia, żeby wyjść z tej sytuacji. Po otrzymaniu odpowiedzi pochlebnej dla niej pod każdym względem, wiedziony raczej ciekawością niż wiarą w prawdziwość widzeń siostry Faustyny, porozumiałem się z mieszkającym w jednym ze mną domu artystą-malarzem, Eugeniuszem Kazimierowskim, który podjął się za pewną sumę namalowania obrazu. Siostra Faustyna dwa razy na tydzień przychodziła do niego, by wskazywać, no, jaki ten obraz ma być. Jest to obraz, którego współautorem jest sam Jezus, ponieważ w takiej postaci ukazał się siostrze Faustynie i powiedział: namaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem Jezu, ufam Tobie. Kult obrazu i wypowiedzenie słów Jezu, ufam Tobie stwarza jakąś nową rzeczywistość duchową, bo uruchamia działanie miłosierdzia. Jezus mówi, jest naczyniem do czerpania miłosierdzia. Czyli można by powiedzieć, no, trochę per analogiam, że Jezu, ufam Tobie to jest performatyw, czyli słowa, które stwarzają rzeczywistość. Gdy obraz był na wykończeniu, weszłam z siostrą Faustyną do pokoju i razem miałyśmy wydać opinię, czy obraz jest dobry. Siostra Faustyna nie była zadowolona, czym profesor Kazimierowski był zmartwiony. Uskarżała się, że obraz nie jest taki piękny, jak ona widzi. Ale Pan Jezus powiedział, że taki, jak jest, to wystarczy i dodał, podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić do mnie po łaski. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Jakby skrótem tego przesłania miłosiernego są słowa, które są napisane na obrazie. Jezu, ufam Tobie. Warunkiem otwarcia zdrojów miłosierdzia jest ta ufność, że ono się pojawi, i chęć przyjęcia. Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Pewnego razu siostra Faustyna wróciła z ostrej bramy bardzo chora. I ksiądz Sopoćko udzielił jej ostatnich sakramentów świętych. No, czuła się źle. Siostra infirmerka powiedziała, że to histeria, a doktor Maciejewska, że to artretyzm. Doktor Oleński stwierdził daleko posuniętą chorobę płuc. Ufam, że Bóg jest dobry. I to jest podstawą tego, że w ogóle mogę ufać również temu, co wokół, zwłaszcza dostrzegając te iskry Bożej miłości w całym świecie, a w szczególności w drugim człowieku. Jeżeli my ufamy Bogu, to także jesteśmy bardziej otwarci na drugiego człowieka. Ja ufam między innymi w takim sensie, że nawet to, co jest złe, Bóg jest w stanie wykorzystać ku dobremu. Jeżeli ufam Bogu, się niczego nie boję. Nie boję się o moje ciało, moją śmierć, bo ufam całkowicie Bogu. I tu właśnie taka ufność powoduje, że można być odprężonym i spokojnym. Będzie dobrze.
Więc ufam tobie. Po to Jezus to powiedział. Jak dla mnie to jest takie historycznie znamienne, to było takie otwarcie. Przychodzą ciężkie czasy. Ciężkie czasy. I to Jezu, ufam tobie, nie znaczy, że masz się schować w zakrystii, w kościółku i z pogardą albo lękiem, nieufnością patrzeć na to, co się dzieje na ulicy. Masz iść tam i tam nieść pokój i zaufanie. Siostra Faustyna nalegała, abym obraz za wszelką cenę powiesił w kościele. No, ja nie śpieszyłem się. Wreszcie w wielkim tygodniu, w 1935 roku oświadczyła mi, że Pan Jezus żąda, abym umieścił na 3 dni obraz w Ostrej Bramie, jako dekorację w oknie krużganku, no, gdzie wyglądał imponująco. Zwracał uwagę wszystkich bardziej jeszcze niż obraz Matki Boskiej. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w waszej kaplicy i na całym świecie. Kilka, nawet nie 4 klasy szkoły podstawowej, nie mając właściwie wykształcenia teologicznego, tyle co nabyła przez normalną formację drugiego chóru. Właściwie Faustyna spisuje to, co słyszała od Jezusa i jest to często odpowiedź na jej pytania i wątpliwości. Ona mówi takie naprawdę głębokie rzeczy, że to jest niemożliwe, żeby ona to powiedziała, a co więcej, one wymagają przewartościowania swojego myślenia u teologów. Pan Bóg nie chce mieć wokół siebie tylko teologów. Nawet jeśli ich kocha i też potrzebuje, ale czasami potrzebuje dotrzeć do wszystkich. I święta Faustyna dlatego została wybrana, żeby dotarło to jak najszerzej, ale jednocześnie w jej przekazie, jak mówię, są takie perełki, że teolog by to tylko skomplikował. Ona to pisze w sposób krystalicznie czysty. Jak raz wyjechałem z Wilna na kilka tygodni, siostra Faustyna nie zwierzała się innym spowiednikom ze swoich przeżyć i dowiedziałem się, że spaliła swój dzienniczek w następujących okolicznościach. Otóż ponoć zjadł się jej anioł i kazał wrzucić dzienniczek do pieca, mówiąc: głupstwa piszesz, narażasz tylko siebie i innych na wielkie przykrości. Spal to wszystko, a będziesz spokojniejsza i szczęśliwsza. Po tym, jak zorientowała się, że postąpiła źle, ja zaś wróciłem do Wilna, opowiedziałem jej o tym i na moją prośbę odpisała wszystko na nowo. W Walendowie, kiedy przyjechała tam siostra Faustyna. Siostra asystentka przyjęła ją słowami: co to nam matka generalna przysłała? Co my z tym będziemy robić? Przełożona powiedziała: siostra do niczego się nie nadaje. Będzie siostra odkurzać ściany. Odpowiedziała spokojnie: proszę matki, ja jestem słaba na płuca i nie mam siły do tego. Jednak ściany wycierała. W ostatni dzień swego pobytu w Derdach przyszła pożegnać się ze mną i przy pożegnaniu powiedziała mi w wielkim zaufaniu, że za 2 lata, na jesień, umrze. Oryginalność Faustyny polega na tym, że na przykładzie Faustyny Jezus, jak powiedzieć, klasycznie w Dzienniku Duszy przekazał jej proces rozwoju życia mistycznego. Tłumaczy, co to jest świętość, tłumaczy, jak ma postępować. Pisze, jak Jezus tłumaczy. Prowadzi ją coraz wyżej, wyżej, a do najwyższej formy świętości. A to wszystko odbywa się stopniowo.
Jezus jej mówi, dziś ciebie poślubiłem. Faustyna pisze, czuje jak Jezus składa jej obrączkę na palec. To najwyższa forma zjednoczenia autentycznego chrześcijanina miłości z Bogiem. Tak zwana mistyka oblubieńcza. Przy pracy w polu lub w ogrodzie nie pozwalała mi ruszyć owoców. A gdy kiedyś coś wzięłam, to mi powiedziała, że Pan Bóg mnie skaże. I rzeczywiście, tydzień później zachorowałam ciężko i leżałam cały miesiąc. Stale naganiała mnie do pobożności. Gdy ją pod nosem po cichu zwyzywałam na przykład rudy psie i tym podobne, to mi potem mówiła, jak ją zwyzywałam. Była bardzo sumienna. Twierdziła, że pracą się będzie uświęcać. Mimo osłabienia robiła jak koń. Raz nawet zemdlała w polu przy pracy. Faustyna, kiedy osiągnęła świętą obojętność, ona się dokonuje w procesie tak zwanych oczyszczeń nocy ciemności. Święta obojętność oznacza, że ja odrzuciłem wszelkie przywiązania, pokonałem swoją pychę i miłość własną. Dla mnie jest tylko miłość Boga i nikt więcej się nie liczy i miłość bliźniego. Stąd wielcy mistycy mówią, że potrzeba walczyć najbardziej z miłością własną, czyli pychą, aby osiągnąć pokorę. Ale nie oznacza to, że ja tego świata uciekłem. Ja w tym świecie żyję, w tym świecie pracuję, w tym świecie apostołuję, w tym świecie głoszę miłosierdzia Bożego, w tym świecie przyczyniam się do zbawienia innych. O nikim źle nie mówiła. Odnosiła się do mnie bardzo życzliwie i delikatnie. Ale mimo to nie lubiłam jej, bo mi stale wywracała w głowie. Nie zauważyłam, żeby po moich docinkach złościła się albo obrażała. Gdy nie mogła iść do kaplicy, to modliła się w polu, co mnie złościło. Jak jej dokuczyłam, to mówiła, możesz mówić, co chcesz. Wszystko zniosę, wszystko dla Boga. Piekowata zakonnica przez sitko opalona. Raz nawet płakała, kiedy jej dokuczyłam. Do najgrzeczniejszych dzieci przychodzi się na końcu. Dlatego zazwyczaj kończyłem obchód przy łóżku siostry Faustyny. Dyrektor ówczesnego szpitala, dr Zylber Adam, mawiał nawet, że wielką rzeczą jest w takim bólu i cierpieniu się uśmiechać. Lekarstw, by uśmieszyć ból jelit i gardła, a takowy był, nie przyjmowała. Nie żaliła się, nie prosiła o ulgę. A psychicznie była zupełnie zdrowa. Inne na jej miejscu nie wstawałyby. Widziałem, jak idąc do kaplicy, trzymała się muru. Jezus, kiedy pyta się Faustyna, co to jest świętość, Jezus odpowiada, jest to zgodność twojej woli z moją wolą. A więc zgadzamy się z wolą Bożą, na wszystko cierpienie, na wszystko to, co nam świat niesie i co ludzkość jako zło nam niesie. I to jest właśnie ten wymiar najwyższy. Nie boimy się, nie lękamy się strachu, bo jesteśmy z Bogiem i oddając życie wiemy, że idziemy do Boga Ojca. Dla mnie osobiście Faustyna jest bardziej prorokiem niż mistykiem. Prorokiem, bo prorok w sensie biblijnym to jest ten, który mówi te słowa, które Bóg chce powiedzieć w tym czasie temu ludowi. I jak powiem, rozpacz historii XX wieku wymagał tego właśnie. Jest nadzieja. Zaufajcie.
Przyjechałam na prądnik, by ją odwiedzić. Pukam do drzwi. Zawsze odpowiadała proszę, a teraz pukam, pukam i nikt mnie nie prosi. Myślę sobie, przecież jest w pokoju, bo chora leży, więc weszłam. Patrzę, a ona nad łóżkiem podniesiona, wpatrzona gdzieś dal, jakby coś widziała. I taka całkiem inna, zmieniona. Stanęłam przy szafeczce, na której był ołtarzyk i taki lęk mnie ogarnął, ale ona za chwilę ocknęła się i mówi: o, przyszła siostra, dobrze, bardzo proszę. Powiedziałam o tym przełożonej matce Irenie, a ona mówi tak: co siostra takie rzeczy opowiada? Nie wolno siostrze pod posłuszeństwem nikomu o tym mówić. Jeżeli naprawdę ja chcę być świętym, ja aktem wiary muszę przyjąć wszystkie prawdy Boże jako oczywiste. Czyli ja aktem wiary przyjmę, zaufam Bogu, że to jest prawdziwe, wtedy mogę aktem miłości Go miłować. Jeżeli mam wątpliwości, jak mogę aktem miłości miłować Boga? Dnia 3 kwietnia 1937 roku Jego Ekscelencja arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński, powiadomił mnie, że ma już dokładne informacje o tym obrazie i zezwala na poświęcenie i na zawieszenie go w kościele. Z zastrzeżeniem, by nie zawieszać go w ołtarzu i nie mówić nikomu o jego pochodzeniu. Pracowałam wówczas jako pomoc w kuchni. Widziałam, gdy przychodziła prosząc o zupę dla biednych, jak jedna z sióstr kucharek powiedziała: kiedyż już siostra przestanie przychodzić po tę zupę? Siostra Faustyna odpowiedziała: będę przychodziła, póki Pan Jezus będzie głodny. Jezus objawia Faustynie miłosierdzie jako drogę świętości, że my na ziemi, realizując miłość miłosierną Boga poprzez czyn, słowo, modlitwę, realizujemy swoją świętość, realizujemy swoje uświęcenie. Świętość jest możliwa dla każdego. Nie jest luksusem dla wybranych, ale obowiązkiem, jak i dla mnie, tak i dla ciebie. Świętość się wyraża nie tylko w samej relacji ja-Bóg, tylko się wyraża w relacji ja-Bóg i człowiek, ja-człowiek-Bóg. Jest to trójkąt. W tym sensie ktoś drugi jest potrzebny, żeby się okazało, co naprawdę jest we mnie. Istnieje teoria interpretująca możliwość zbawienia człowieka, który bez własnej winy nie należy do Kościoła, ale postępuje według nauk Chrystusa. Analogicznie mówiła siostra Faustyna o anonimowych świętych naszej codzienności. Kierując się miłosierdziem, wybaczają. Choć powinni żądać odkupienia, zadośćuczynienia. Przez swoje działanie ratują świat, uświęcają go. Masz szansę na to, żeby być człowiekiem. Żeby być człowiekiem, trzeba nadludzkiej siły. I ona jest nam dana. Ostatnie nasze spotkanie zostawiło mi najmilsze wspomnienie. Siostra ucieszyła się niezmiernie. Opowiadała mi z ożywieniem różne epizody ze swojego życia. Na krótko przed rozstaniem powiedziała radośnie: ach, mateczko, jakie śliczne rzeczy Pan Jezus mi mówi. A wskazując w stronę swoich notatek dodała: mateczka to wszystko przeczyta.
Ja, idąc za radą świętego Jana od Krzyża, prawie zawsze opowiadania siostry Faustyny traktowałem obojętnie. W tym wypadku również nie zapytałem, jaki to los ma spotkać Polskę, że ona tak ubolewa. Sama zaś mi tego nie powiedziała, tylko westchnąwszy, zakryła twarz od zgrozy obrazu, który prawdopodobnie wówczas widziała. Pan Jezus nie jest miejscem, do którego mamy uciekać od ludzi. Wręcz przeciwnie. On nas posyła. Jego ostatnie słowa, które wypowiedział do apostołów, że posyła ich na cały świat. I to jest, dotyczy każdego, nie tylko, tak powiem, apostołów i następców, misjonarzy. Każdy jest apostołem. Bo jeżeli ja nie apostołuję swoją świętością, nie przyczyniam się do nawrócenia grzeszników, moja świętość egoistyczna, faryzejska, obłudna. Bo ja uważam siebie za świętego, bo tylko ja modlę się do Boga. Ale moja świętość nie realizuje się w żadnym przekazie względem drugich ludzi. Raz widziałem siostrę Faustynę w ekstazie. To było 2 września 1938 roku, gdy ją odwiedzałem w szpitalu na prądniku i przyniosłem jej kilkadziesiąt egzemplarzy wydanych w Krakowie, ułożonych przez nią modlitw o miłosierdziu Bożym. Otworzyłem drzwi od separatki i zobaczyłem ją zatopioną w modlitwie, w postaci siedzącej, ale no, prawie unoszącej się nad łóżkiem. Wzrok był jej utkwiony w jakiś przedmiot niewidzialny, źrenice nieco rozszerzone. Na razie nie zwróciła uwagi na moje wejście. Ja nie chciałem jej przeszkadzać, zamierzałem cofnąć się. No, wkrótce jednak ona przyszła do siebie, spostrzegła mnie i no, przeprosiła, że nie usłyszała mojego pukania do drzwi ani wejścia. Wręczyłem jej owe modlitwy, pożegnałem, a ona powiedziała, do zobaczenia się w niebie. Bóg dopuszcza różne trudne sytuacje, dlatego często te ciosy bolesnych wydarzeń, one rzeźbią we mnie obraz Jezusa Chrystusa. Na pożegnanie poprosiłem chorą o obrazek świętej Tereni, który stał na szafce, jako pamiątkę. Siostra Faustyna obiecała coś przysłać, ja jednak zapewniłem, że największą przyjemność mi sprawi, gdy zgodzi się na ten obrazek, który był świadkiem wszystkich jej cierpień. Kilka dni po pogrzebie siostry Faustyny odwiedziła mnie siostra Alfreda, i zdziwiła się bardzo, widząc ten obrazek zawieszony nad łóżkiem mojego 6-letniego wówczas synka. Czy zdezynfekował pan doktor dobrze ten obrazek? Na co odpowiedziałem, zarazy się nie boję, bo siostra Faustyna jest święta. A święci nie zarażają. Znałam siostrę Faustynę z Krakowa. Pamiętam, że była szczupła, wzrostu takiego jak ja, bo po jej śmierci dostałam po niej habit i obrączkę. 2 lata go nosiłam, a później zabrali mi go na relikwie. Ostateczny wymiar tego przesłania wskazuje, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Że możemy ufać, uwalniając się od tych
wszystkich egzystencjalnych gwarancji i asekuracji, które tak misternie sami wytwarzamy. Lubiłam odwiedzać ją w separatce. Tyle spokoju i dziwnego uroku miała nasza chora. Zmieniła się. Wielkie zdenerwowanie o całą sprawę miłosierdzia Bożego brała spokojnie, zgadzając się z wolą Bożą. Będzie święto miłosierdzia Bożego, powiedziała siostra. Ja pragnę, aby było miłosierdzia święto. Odwiedzałam ją w separatce na parę dni przed śmiercią. Była bardzo zniszczona chorobą, istny kościotrup. Wyglądała źle. Ciężko dyszała. Spytałam, siostra się śmierci nie boi? Ona odpowiedziała, czego? I tak się poruszyła na łóżku. Ożywiła się. Wszystkie moje grzechy i niedoskonałości spłoną jak słomka w ogniu miłosierdzia Bożego. Boże miłosierdzie jest przejawem Jego, nie słabości, jak to często mówię, tylko Jego mocy. Tylko On chce, żeby nośnikami tej mocy byli ludzie. Pamiętam, że weszłam nieśmiało. Od razu mnie uderzył pewien majestat cierpienia. Chciałam drogą siostrę odwiedzić i poprosić o modlitwę za mnie. Tak się boję śmierci. Zaczęła tak mi mówić pięknie o miłosierdziu Bożym, o wielkiej ufności i wierze. Myślałam sobie, patrzcie, skąd ci się to wszystko bierze? A siostra Faustyna mówiła dalej tak. Jak tylko się dostanę do Pana Jezusa, będę się bardzo modlić o wszystkich. A potem, siostruś, będzie wojna. Wielka. Jak zeszło na rozmowę o wojnie, ja powiedziałam, wojna jeśli będzie, to się w krótkim czasie skończy. A na to siostra Faustyna. Nie, wojna będzie strasznie długo, długo, długo. Będzie strasznie dużo nieszczęść, cierpienia okropne spadną na ludzi. Skąd ona to wiedziała? Jedna z sióstr miała polecenie do czuwania przy chorej przez noc. Z 4 na 5 października, na dobę przed śmiercią. Nad ranem przyszła siostra Amelia i do niej zwróciła się chora z prośbą o zaśpiewanie jakiejś pobożnej pieśni. Siostra Amelia, nie mając głosu, wymawiała się. Wówczas siostra Faustyna powiedziała: no to ja zaśpiewam. I cichutko zaśpiewała.
ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani weszło w myśl człowieka, co dziewicę w niebie czeka. Simone Weil powiedziała, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Kto miecz odkłada, umiera na krzyżu. Ale krzyż, i tutaj jest chrześcijaństwo, nie jest ostatnim słowem, bo jest zmartwychwstanie. Chcę walczyć jak dusza święta i chcę postępować jak dusza święta. Chcę żyć i umierać jak dusza święta. Piątego października w czasie kolacji był dzwonek. Wiadomo było, że siostra Faustyna umiera. Wszystko zostawiłyśmy, ile nas było, poszłyśmy do niej. Wspólnie długo się pomodliłyśmy. W pewnym momencie siostra Faustyna dała jakiś znak, że matka przełożona nachyliła się do niej, a ona powiedziała, że jeszcze teraz nie umrze, a jak będzie umierać, to da znać. Siostry rozeszły się i poszły prosto od kaplicy, bo było późno. Kiedy wracałam do celi, wstąpiłam do kaplicy i pomodliłam się do dusz czyśćcowych, żeby mnie obudziły, jak będzie umierać siostra Faustyna, bo bardzo chciałam być przy jej śmierci. Spać poszłam i zaraz zasnęłam. Naraz ktoś mnie budzi. Jak siostra chce być przy śmierci siostry Faustyny, to niech siostra wstaje. To było około 11 w nocy. Gdy przyszłyśmy, siostra Faustyna jakby lekko otworzyła oczy. Trochę się uśmiechnęła, a potem skłoniła głowę i już. Gromnica cały czas się paliła. Jezu, ufam Tobie. 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 Tego człowiek se nie może wyobrazić, że matka trzyma dziecko, maleńkie dziecko, półroczne, i oddaje takie dziecko na śmierć. Jeden z tych Niemców wziął to dziecko. Uderzyło mur i to dziecko się roztrzaskało. Tylko widziałam kawałki. Byłem więźniem Auschwitz. SS-mani wieszali dwóch dorosłych więźniów i małego chłopca. Egzekucji miał się przyglądać cały obóz. Jeden ze stojących w szeregu więźniów nie wytrzymał i krzyknął: gdzie jest Bóg? Dwaj dorośli bez wątpienia byli martwi. Z ust zwisały im spuchnięte, sine języki. Ale trzeci sznur wciąż je poruszał. Dziecko było zbyt lekkie i nadal żyło. Przez ponad pół godziny miotał się między życiem a śmiercią, umierając w powolnej męce, a my
patrzyliśmy. Musieliśmy patrzeć prosto w jego twarz. Żył jeszcze, gdy przechodziłem obok. Język miał nadal czerwony, oczy nie były szkliste. Usłyszałem za sobą tego samego człowieka pytającego, gdzie jest teraz Bóg? Usłyszałem także wewnętrzny głos, który odpowiedział, gdzie jest tutaj? Wisi na tej szubienicy. Bóg, stworzywszy świat, po prostu cofnął się. Cimicum. Cofnął się i zostawił to wszystko ludzi. I pytanie o to, czy Bóg jest odpowiedzialny za Auschwitz, jest bez sensu, bo ludzie są odpowiedzialni całkowicie za to. W miejscu, gdzie powinien być człowiek dobry, ujawnia się człowiek zły. I to jest dla Boga tragedia. Wówczas Bóg płacze. Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni. Jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam. Pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga. Drugie, ustawiczny wyrzut sumienia. Trzecie, nigdy się już ten los nie zmieni. Matka powiedziała do mnie, będzie ciebie ten obrazek chronił. On jest poświęcony i noś go sobą. Kopie obrazu przez matki, żony były dawane mężczyznom, którzy szli na front, którzy byli wywożeni na wschód. I w ten sposób kult Bożego Miłosierdzia zaczął się po prostu rozprzestrzeniać. Wielebna siostro, wojnę przetrwałem w Wilnie, prowadząc zakład fotograficzny. We wrześniu 1940 roku zwrócił się do mnie ksiądz Michał Sopoćko z prośbą, abym wykonał reprodukcję fotograficzną obrazu Jezusa Miłosiernego. Do roku 1944 wykonałem około 150 tysięcy odbitek w wielu odmianach, w tym 65 tysięcy miniatur, o wymiarze 3 centymetry z napisem po polsku. Ich popularność wynikała z tego, że było je łatwo schować w ubraniu. Zaopatrywały się w nie najczęściej osoby wywożone na Sybir, a także żołnierze AK. W załączeniu przesyłam kilka przykładów. Z darem modlitwy Michał Nowicki.
Ja nie mam odpowiedzi na niektóre rzeczy do dzisiejszego dnia. Bo to nie jest normalne, że ja uratowałem się, dostałem kulę od Niemca tu, tędy wyszła, nie wyszła tędy i żyję. W okresie II wojny światowej wiele obrazów Jezusa Miłosiernego namalował żydowski malarz Willenberg. On w czasie wojny żył po prostu z malowania obrazów Jezusa Miłosiernego. To też pokazuje, jak ten kult się rozwijał. Tata, nie ma cudów, wchodzisz do schronu. I tutaj nie wiem, co się stało z ojcem. Przy wejściu na schody on się zatrzymał, wyciągnął węgiel i zaczął rysować głowę Jezusa. I ludzie patrzyli, jakaś nadzieja wstąpiła do ludzi. I patrzyli, jak ten ojciec maluje tego Jezusa. To podnosiło po prostu ludzi na duch. Jezu, ufam Tobie. To tak jakby z nieba zleciało coś. Coś nierealnego, ale coś, że to można wziąć coś do siebie. Każdy wziął do siebie. I rzeczywiście ten dom stoi. I zostali wszyscy przy życiu. Miałam go z sobą w czasie wojny w 1939 roku. Był ze mną w partyzantce. Był ze mną, jak byłem w powstaniu w Warszawie. Był ze mną, jak byłem ranny. Poszedł ze mną do niewoli. Ten obrazek przewodził mnie przez cały świat prawie. Po wojnie dzienniczek siostry Faustyny był przepisywany na maszynie. Ten dzienniczek niestety nie został dobrze odpisany. Siostra Faustyna słowa wypowiedziane do niej przez Jezusa podkreślała bardzo delikatnie ołówkiem i błąd właśnie w przeniesieniu tego do maszynopisu skutkował poważnymi konsekwencjami, dlatego że można było sądzić, że pewne słowa są Faustyny, a nie Chrystusa. Był potem jeszcze tłumaczony na język włoski i taki został przedłożony w Watykanie. To na pewno było jednym z powodów negatywnej oceny kongregacji Świętego Oficjum na temat w ogóle objawień siostry Faustyny. Okazało się, że rozwija się na całym świecie już niezwykle spontanicznie kult Jezusa Miłosiernego, który nie jest kultem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską. W latach 50. Watykan poprosił polskich biskupów o opinię na ten temat. Opinia była negatywna i miała decydujący wpływ na negatywną opinię Świętego Oficjum w 1959, czyli na zakaz kultu Bożego Miłosierdzia w formach podanych przez siostrę Faustynę. Przyjaźń Karola Wojtyły i Andrzeja Deskura dla sprawy rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia miała ogromne znaczenie. W 1964 roku ksiądz Deskur przedstawił wówczas już metropolitę Krakowa kardynałowi Ottawianiemu. To był prefekt Świętego Oficjum. I w czasie tej rozmowy
kardynał Wojtyła uzyskał jakby takie przyzwolenie Ottawianiego na wszczęcie procesu beatyfikacyjnego siostry Faustyny. Bo wykazanie w procesie jej świętości dawało duże szanse na to, że zostaną uznane jej objawienia, a w związku z tym wszystkie formy kultu. Czyli jakby zaczęto z drugiej strony. Ogromną pracę wykonał ksiądz profesor Różycki, który przez pierwszy okres uważał, że nie ma sensu w ogóle czytać tego jej dzienniczka, dlatego że cóż mogła taka zwykła zakonnica niewykształcona napisać. Ale arcybiskup Wojtyła cierpliwie czekał. Różycki w pewnym momencie zajrzał do tego dzienniczka i już nie zaprzestał tej lektury, aż ją skończył. I jego analiza teologiczna stała się podstawą do procesu beatyfikacyjnego siostry Faustyny. W Watykanie zaczęto na nowo badać całą dokumentację siostry Faustyny i w rezultacie w kwietniu 1978 roku został zniesiony zakaz kultu Bożego Miłosierdzia w formach przekazanych przez siostrę Faustynę. Karol Wojtyła, już jako Jan Paweł II, powiedział, że od samego początku pontyfikatu miał świadomość, iż jego szczególnym zadaniem, przed jakim postawił go Bóg, jest głoszenie orędzia o Bożym Miłosierdziu. To jest jego zadanie, jego pontyfikatu. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Drodzy bracia i siostry, powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa siostry Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Zatem kościół łagiewnicki, a w okupacji tam chodził Jan Paweł do roboty w Solwayu. I wstępował tam, żeby się pomodlić. Właśnie tam. I tam zapoznawał się, nasiąkał tą sprawę miłosierdzia, żeby potem jako papież, właśnie jeszcze jako biskup krakowski, walczyć o tą Faustynę. Z nim idę do pracy, z nim idę na spacer, z nim cierpię, z nim się cieszę, żyję w nim, a on w mnie. Gdy pierwszy raz zetknęłam się z obrazem Jezusa Miłosiernego, zrozumiałam, że jest to niezwykły obraz. Sama namalowałam kilka wersji tego obrazu. I nie jest to ważne, czy jest to wersja obrazu miłosiernego z Wilna czy z Krakowa. Jest ważne, że Chrystus przedstawiony na obrazie
porusza i nawraca. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, obraz, koronka, święto, godzina miłosierdzia. To jest taki widzialny jej wpływ na życie Kościoła, ale także na życie świata. Koniecznie chciałam zgłębić i poznać, kto jest ten Bóg. W jednej chwili ujrzałam jasność nieprzystępną, a w niej jakoby trzy źródła jasności, której pojąć nie mogłam. Siostra Faustyna pozostawiła nam w dzienniczku bardzo piękną modlitwę, w której prosi o to, aby przemieniła się w miłosierdzie, aby jej oczy, uszy, język, ręce, nogi, serce było miłosierne. W chwilach, kiedy zwykły uśmiech, zwykłe podanie ręki, zwykła pomoc drugiemu człowiekowi, choremu, to jest czyn miłosierdzia. Jeżeli mogę, to mogę robić czyny większe, na przykład lekarz, czy pielęgniarka, czy wolontariusze. To są czyny miłosierdzia. Ale najłatwiej możemy okazać czyn słowa. Kiedy Jezus mówi, że nie masz możliwości dokonać czynu, to zostaje ci czyn słowa. Słowo dobre. A że tego nie możesz czynić, zostaje ci tylko modlitwa. Ufam Tobie. Wybaczenie jest miłosierdziem. Jest, można powiedzieć, z ludzkiego punktu widzenia największym aktem miłosierdzia. Przebaczenie. Bóg, choć jest sprawiedliwy, jest miłosierny. To jest podstawowe. A ja chcę być taki jak On. I im bardziej się do Niego zbliżam, tym bardziej jestem zdolny do wybaczenia. Bywają takie krzywdy i takie zranienia, które po ludzku są niewybaczalne. I nie mamy z natury na tyle siły, żeby wybaczyć. Tę siłę do wybaczenia czerpiemy od Boga. To, czy jestem w danym momencie zdolny do przebaczenia, zależy od tego, jak kształtowałem sam siebie przedtem. Ktoś ma straszne życie, a mimo to jest pełen możliwości przebaczenia, rzeczywiście wybacza nawet tym, którzy go gnębili, no to jest po prostu, to jest łaska Boża. Ja myślę, że w kategoriach naturalnych to jest niemożliwe do tego, żeby tak się działo, żeby nie powiedzieć do osiągnięcia. Nawet jeśli człowiek ma, no nie wiem, jakiś taki szczytny ideał, ale po prostu do tego trzeba czegoś nadprzyrodzonego. Gdyby od Boga nie płynęła taka postawa miłości bezwarunkowej, to by różni ludzie też nie potrafili mnie tym obdarzyć. Z kolei jeśli ja tego doświadczam, to jestem w stanie przebaczać innym.
Ja nie mogę wybaczyć zła, które ktoś komuś innemu uczynił. Ja nie jestem władny. Moja władza do wybaczania jest tylko wobec osób, które mnie uczyniły zło i wobec tych, którzy przyszli ze skruchą. Także ważniejsze od wybaczania w tej perspektywie nie jest akt wybaczenia, tylko akt skruchy, przyznania się do winy. W sumie można powiedzieć, że wtedy, kiedy widać skruchę, to przebaczenie jest łatwe. Kiedy nie widać, wyjątkowo trudne. Coś, czego nie znajdziemy w innych religiach. Przerwanie kręgu przemocy i rozdzierających ludzkość barier wrogości. Dlatego chrześcijaństwo jest tak unikalną religią. Widziałem go. Spał na ławce, z głową złożoną na plastikowej torbie. Płaszcz na nim był purpurowy, podobny do starej wycieraczki. Na głowie miał czapkę, uszatkę, na dłoniach fioletowe rękawiczki. Spał spokojnie, jak dziecko. Poczułem w sercu swoim, nie pomyślałem, lecz poczułem, że to jest namiestnik. Jezus na ziemi, a może sam Syn Człowieczy? Chciałbym go dotknąć i zapytać, czy ty jesteś Piotr? Ale ogarnęło mnie wielkie onieśmielenie i oniemiałem. Chciałem go obudzić i spytać raz jeszcze, co to jest prawda? Pochyliłem się nad nim i poczułem zepsuty oddech z jamy ustnej. A jednak coś mi mówiło, że to jest Syn Człowieczy. Otworzył oczy i spojrzał na mnie. Zrozumiałem, że wie wszystko. Odchodziłem pomieszany, oddalałem się. Uciekałem. W domu umyłem ręce. Serce miłosierne ma bowiem odwagę, by porzucić wygodę. Serce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, którzy nigdy nie mieli domu albo którzy musieli emigrować. Jest zdolne do czułości i współczucia. Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb z głodnym, powiedzieć miłosierdzie wraz z wami, to powiedzieć przyszłość, powiedzieć zaangażowanie, powiedzieć zaufanie, powiedzieć otwartość, gościnność, współczucie, powiedzieć marzenia. Miłosierdzie. A teraz razem. Tak, aby świat usłyszał. Thank you.
Kiedy podczas ludobójstwa przyszli do nas oprawcy, zrozumieliśmy, że to koniec, że Bóg przygotował nas do dobrej śmierci. Ale co to znaczy umrzeć dobrze? To znaczy umrzeć kochając. To było trudne. Oni zabijali na lewo i prawo. Dzieci, starców, dorosłych, wszystkich. Panie, przyjdź kochać w nas. Chcemy czynić Twoją wolę, ale nie umiemy ich pokochać. Uciekliśmy się pod opiekę krzyża. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przyjąwszy miłosierdzie Boże w naszych sercach, ofiarowaliśmy je naszym oprawcom. Poczuliśmy wokół siebie, moja żona i ja, pokój i radość. Nasze spojrzenie na oprawców nagle się zmieniło. Panie, co z nimi będzie? Też są Twoimi dziećmi. Spojrzenie, które nie ocenia, nie potępia. Spojrzenie, które nawet w najgorszym momencie dostrzega w oprawcy to, kim on jest w głębi siebie, dzieckiem Boga. Oto moje doświadczenie miłosierdzia Bożego. Zapytałam się tych dusz, jakie jest ich największe cierpienie. I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich cierpieniem jest tęsknota za Bogiem. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak o tam jest. Tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Brak Boga w sercu ludzi. Stąd bierze się to wszystko. Zamachy, wybuchy w tych wszystkich krajach. Ludzie umierają. To nie pochodzi od Boga. To właśnie Jego brak w sercach niektórych ludzi. Nie wiem, dlaczego Bóg pozwala na takie właśnie wydarzenia. Ale wiem, że wszyscy powinniśmy pomagać w niesieniu krzyża. Wszystko, co możemy zrobić, to modlić się za tych, którzy giną i za tych, którzy nie wiedząc, czym jest miłosierdzie Boże, popełniają te okropności. Gdy na świecie pełno zła i okropności, można poczuć się bezsilnym. W takich chwilach przypominam sobie o modlitwie z koronki miłosierdzia Bożego. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dzisiejsze czasy charakteryzują się tym, że
kładą nacisk wyłącznie na wymiar czysto ludzki. I człowiek sam jest zdolny siebie uszczęśliwić. Człowiek sam samorealizuje się i sam samo uwielbia się. A więc jeżeli to jest czysto ludzki proces, człowiek na ziemi zajmuje miejsce Boga, następuje ubóstwienie człowieka, bez tego miłosierdzie Boże musi być odrzucone, jak odrzucany jest sam Bóg. W tym okropnym świecie, który pewno był dawniej okropny, ale u nas jest to takie zagęszczenie tej okropności. W tym świecie, który jest niepewny siebie, który nie może siebie znaleźć, w którym właściwie już nie wiadomo, co jest dobre, a co jest złe, nagle pojawia się miłosierdzie, jakby takie wyciszenie w takiej ogromnej burzy. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. Pomagają mi słowa Matki Teresy, która mawiała, by w każdym człowieku dostrzegać przebranego Chrystusa. A jeśli staje przed tobą Jezus, mówisz sobie: wow. Częstujesz kawą, wodą i otwierasz przed Nim swoje serce. Dajesz Mu najlepsze miejsce. Kultywujmy miłość. Świat jutra, przyszłość, zależy od nas, którzy żyjemy dziś. To my musimy okazywać miłość. Nie spychajmy tego na kogokolwiek innego. Zacznijmy od siebie i kultywujmy miłość międzyludzką. Miłość, która nie ma granic ani ograniczeń. Muszę powiedzieć, że miałam zawał bardzo rozległy. Brakowało podobno 2 minuty do mojego odejścia. I jadąc z pogotowiem, nie pytałam się, gdzie jedziemy. Wyspowiadałam się szybciutko. Jezu, ufam Tobie, że mi darujesz wszystko, co nagrzeszyłam w życiu. I zaczęłam się do Chrystusa modlić. Byłam świadoma tego, że odchodzę. W ostatniej chwili nasze błaganie jest również wysłuchane przez Boga. Ale jaki będzie wyrok tego miłosierdzia, nie znamy. Jaki skutek będzie tego miłosierdzia, my nie znamy. Ale oczywiście do chwili śmierci mamy możliwość uproszenia miłosierdzia Bożego. Każdy człowiek w chwili śmierci stanie przed miłosiernym i będzie mógł wybrać w sposób wolny, czy z nim, czy przeciw niemu,
a zaproponowane mu zostanie miłosierdzie, a nie teoria, nie dogmatyka. I będzie mógł je przyjąć, tak jak ubodzy przyjmowali chleb od brata Alberta, czy Hindusi przyjmowali pomoc od matki Teresy. Ta ostatnia chwila życia jest tknięciem miłosierdzia. Ufam, że gdy je rozpoznam w swym całokształcie, subtelności, łagodności, nie zaprzeczę mu. Nie odrzucę go. Nad miłosierdziem pracujemy przez całe życie, że jednak w tej chwili decydującej, ostatecznej chwili śmierci nie zwątpię. I właśnie on, Bóg, może zrobić jednym gestem, jak Jezus zrobił przy krzyżu, przebaczyć, że dziś będzie ze mną z raju, dziś będzie ze mną raju. Może zrobić to. I my ufamy, że przebacza nam. Bo inaczej, jakie byłaby nasza wiara, miałaby sens nasza wiara? Zawsze na końcu jest Chrystus, który chce wyciągnąć rękę i powiedzieć: i tak cię kocham. A człowiek w chwili śmierci, nawet ten ciężki grzesznik, ma jedno zdanie do powiedzenia: Jezu, ufam Tobie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Warto, abyśmy dziś i codziennie modlili się tymi wspaniałymi słowami, którymi możemy mu powiedzieć: jesteś moim jedynym dobrem, drogą mojego pielgrzymowania, sercem mego życia, moim wszystkim. Miłość Boga jest wieczna. Miłosierdzie Boga jest wieczne. Nie ma ani początku, ani końca. Miłosierdzie jest zatem wiecznym obliczem Boga.